Dziś Oczko Wodne powitało nowych mieszkańców i zaraz pokażę, kim oni są. Ale na początek kilka nowości, a mianowicie to, że ten duży ślimak, którego tu wpuściłem, nadal dobrze się czuje. Się nie spodziewałem, że on się tak dobrze poczuje w tym oczku. Druga nowość to ta jaskinia, którą tutaj zrobiłem. Na górze rośnie mech, a na dole te fajne roślinki. Wczoraj tutaj widziałam ciekawy rodzaj pszczoły, który wlatywał sobie tam do nory. Może zbuduje gniazdo? Nie wiadomo. O, ja tego nie zauważyłam, tu jest skorupka jajka jakiegoś ptaka. Trochę niebieskawa. Chyba kosa czy coś tego typu. Bo tutaj naprawdę dużo kosów jest. Nie mam pojęcia, ale najprawdopodobniej to nie jest kosa. O! Co to za owad był? Najprawdopodobniej tamo z gniazda jaskółek wypadła, z tamtego gniazda, w którym kiedyś mieszkały jaskółki. Najprawdopodobniej właśnie stamtąd wypadła. Ale przejdźmy już do tych nowych gości. Na początku filmiku pewnie było już ich widać. Tutaj. I tutaj. I jak pewnie się domyślaliście, są to dwie żaby. Tu jest jedna. A ta druga skoczyła do wody, bo jest nowa. Ta była już wczoraj, ale ta dopiero dzisiaj, ta druga. Ona z brzegu skoczyła do wody i teraz tutaj się nam w rzęsie chowa. O, tutaj. A zaraz pokażę coś jeszcze. To mnie najbardziej zadziwiło, że małe gupiki nadal sobie radzą. W towarzystwie żaby jednej oraz drugiej. Nie wiadomo, jakie to rodzaj żaby. Najprawdopodobniej żaba zielona albo żaba trawna. Możliwe, że to jest samiec, a to jest samica. Ponieważ popatrzcie, ona ma taki pasek na grzbiecie i jest taka jakby ciemniejszy, ten osobnik, a ten taki ma jasny pasek i taki bardzo zielony mocno.